Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skorpie. To jest już drugi odcinek z Gotika 2, Noc Kruka. I co my tu mamy? Och, te małe dwa bidulki już tu sobie leżą trupem. Nieważne, no to sobie stąd idziemy. Tak, nic tu już panie mam do szukania. Dostałem kilka rad od jakiegoś Piotra Dobińskiego, że tak już powiem. Jakiś chyba dobry gracz w Gotika, który pewnie go przeszedł. Żebym poszedł do wieży Xardasa, bo jak byłem w wieży, to nie mogłem otworzyć kominka. Kraty, przepraszam, kraty nie mogłem otworzyć, a koleś powiedział, żebym znalazł taki guziczek w tym kominku, dlatego też szukałem niczego go. Tu nie znajdę. Tak, szukałem. Żebym poszedł teraz do wieży Xardasa i otworzył kraty za pomocą guziczka z kominka. Dlatego też zrobię to, co on mnie prosił, o tą wskazówkę i biegniemy z powrotem do wieży Xardasa. Co do serii Gothic 2 Noc Kruka, to nie wiem, kiedy go skończę. Nie interesuje mnie to, może mieć nawet 200 odcinków, a i tak będzie epicko pewnie. Dlatego idziemy teraz do wieży Xardasa i otworzymy za pomocą guziczka z kominka kraty, w którym tam jest skrzyneczka, nie wiem z czym. Jakaś tam miksturka była, many bodajże. Dlatego idziemy teraz na pierwsze piętro i wykorzystamy pierwszą wskazówkę. Zaraz, może przybliżymy się. Chyba widzę coś takiego, taką różnicę między tym kominkiem. O, już zauważyłem guziczek. Proszę. Słyszę jakieś wysuwanie krat. Tak jest. Oh yeah, I'm genius. Pięknie. Mikstura many i kuferek. Z czym? Z kolejnymi szczarami i 20 sztuk złota. Pięknie. Dobra. To już chyba wszystko co do ekwipunku. No to biegniemy teraz na dół i dostałem jeszcze jedną wskazówkę, że w koło wodospadu. Najpierw mi powiedział, że po prawej stronie tam nic nie ma. Rzecz oczywista, bo tam, no tak mi się wydaje, że tam nic nie ma. I mi napisał, że po lewej stronie, koło wodospadu, jest łuk ze strzałami. Coś tam chyba jeszcze będzie. Dlatego się teraz tam skierujemy. A wezmę łuczek i go zastrzelę. No chodź, come on. No come on, goblinu. Ciul! Headshot. Pięknie. Pałeczka mi schodzi. Spokojnie. Ciebie tu przeszukujemy. Idziemy teraz po tej stronie. Mówiłeś, że po lewej, więc będzie po lewej. A, roślinki tu sobie też pozbieramy. Ach, krze. Trochę taka roślinność gęsta. O, proszę. I jest łuk. Sprawdzimy w przybliżeniu. Jest łuk, pięknie. Gratuluję ci za kolejną wskazówkę. I miło, że zgadłeś, kim jest ten koleś, który napisał list. To był Dexter. Gratuluję ci, dałem ci tutaj subskrypcję już. Wiem, ta subskrypcja jest tylko taka po to, bo będę ci ufał co do wskazówek związanych z tą grą. Więc dobrze, mamy już tutaj łuk, chociaż nie na co mi drugi łuk, jak mam już jeden. Zdobyłem go zabijając bandytów i otwierając skrzynkę za pomocą klucza Braga. Ale mamy więcej ammo do strzałek. I napisałeś mi jeszcze coś takiego, że nie powinienem teraz iść do jaskini i do Lestera, ponieważ mam za słabe wyposażenie. Dlatego wykorzystam twoją radę i pójdę wtedy, kiedy będę miał skórzaną zbroję. Mówię cię, teraz jestem trochę słabszy, a wiecie, tam są groźniejsze stworzenia, a nie chcę ryzykować życiem. Zapiszę sobie, żeby nie musiał potem płakać o to.
I wiecie co? Kierujemy się już dalej. Pójdziemy na farmę, którą mi polecił Kawalorn, żebym sobie zrobił jakieś ciuchy, ubrania farmera. No to dobra rada. O, grzybek jest, pięknie. Idziemy sobie tą drogą dalej. O, mamy wilka na poczekaniu. Zastrzelimy go. No, come on, come on, come on. Wbiję ci to tylko w gębę. O, proszę. Ładnie, ładnie dostałeś, wilczku młody. Dzięki za mięso. Idziemy sobie dalej. Nie zwracam uwagi na inne rzeczy. Tylko idę sobie dróżką. Ta-taram, ta-ta-tam. O, posągi nosa. Zobaczymy. Jak mamy zdobyć artefakt o nazwie Oko Inosa, to lepiej będę ufał Inosowi. Ale aczkolwiek zobaczmy, co tutaj ma nam do zaoferowania Inos. Co proszę, ja mam hajs wydawać? Nie, dzięki, nie. Jako, że wierzę, znaczy, że bezmienny wierzy w Inosa, to ja nie będę wydawał kasy, bo kasa jest wyłącznie moja. No i wiecie co, nic nie pozostaje mi innego, jak pójść do tej farmy. No, widzę. Ale stado owieczek. Nie będę ich wybijał, bo mamy w obecności farmera, on obserwuje. Ej, Dzień wędrowcze! dobry. Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Tak? Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu. Jak miło. Wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy O się z kurde. tobą To mam szczęście. rozstali. I to duże. Wyglądasz na No wiesz, jestem trochę zmęczony. wykończonego. Czego tu szukasz? Browarów? Jabłka? Nie, dobra, żartuję. No tak, musiałem być zaatakowany przez tych durniów. W górach zostałem Tak. zaatakowany przez bandytów. Jakżeby Te inaczej? przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Aha. Miałeś Oh niesamowite fuck my szczęście. life. Rzadko kto uchodzi Stary, zwycięsko. nie chcę ci nic mówić, ale tam owca została zmasakrowana. I nie powiem ci przez kogo, bo to jest top secret. O, w mordę. Bandyci nie będą Level nas więcej up! niepokoić. Tak jest, Czemu? pierwszy level Nie up. żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała Inosowi! Proszę, przyjmij ten skromny dar. Jej. Opowiem o tym Trzy flaszki pozostałym. wina! Super! Idę do miasta. Podróżuję do miasta. Przy twoim wyglądzie będziesz musiał przekupić Aha. strażników, jeśli Ta, chcesz, żeby super. cię wpuścili. Musisz wiedzieć, co chcą Ta? usłyszeć. A co A co to to takiego? Ma możesz im na być. przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz się dostać do kowala. Chociaż to Dobre. raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na chłopa. Chcesz się przekonać? Rozumiem. Dobra. Dawaj ci Potrzebuję jakieś lepszego lepsze wyposażenia. ciuszki albo cokolwiek. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Czemu? Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od A kim jest Lobarta. ten Możesz też Lobart? zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Aha. Gdzie To znajdę właśnie. Lobarta? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego własność. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego O podwórka. kurde, no to mamy niezłe zastrzeżenie. Znowu jedno z O tych fuck! przeklętych Owieczki stworzeń. uciekają. Łodzia! Ciul. Ciul. Pięknie! Exp Dobra dla mnie się robota! należy. Jedna bestia mniej! Hech, ty nawet nic nie zrobiłeś. Ty tam wracaj pasać owce. Ja tu mam większe i lepsze rzeczy do roboty. Jabola zjem. Coś jeszcze mogę takiego fajnego zjeść. Rybkę. Mniam. Może grzybka też. Dobra, ja sobie pójdę jeszcze do Kawalorna, bo dostałem level up, a chcę się w niego nauczyć skradania się i strzelania z łuku. Tak. Skradanie się przyda i to jak najbardziej. Więc idziemy do niego.
Nie wiem, do miasta dojdę może już w następnym odcinku, bo wiecie, ja chcę trochę pochodzić po tym świecie. Może i miasto jest najważniejszą lokalizacją w tej grze, ale zawsze warto się wszędzie przechadzać. Bo to daje taką satysfakcję z tego grania i podróżowania po całym świecie, nie tylko po mieście. Jo, a teraz mnie naucz czegoś. Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? A teraz skradanie. Na miękkich podeszwach mamy większe szanse podkraść się niezauważenie do przeciwnika. Dobra. I wezmę sobie... A może sobie wezmę i jedno i drugie. Żeby się trochę, tak wiecie, podzielić tym i tym. Tak. Tak będzie lepiej. Biorę sobie i jedno, i drugie. Od razu lepiej. Jej. Wiele zapomniałeś, ale doprowadzimy cię do formy. To prawda, zapomniałem wiele. Dobra. Sobie zapiszę. Znowu. Znowu sobie zapiszę. Już 10 minut minęło. Dobra. Idziemy teraz do farmy. Popracujemy trochę dla tych naszych farmerów. Może coś z tego będziemy mieć. Ten cały malet powiedział, żebym poszukał tego Lobarta. Ale on nam powiedział, tam sobie stoi trochę dalej od maleta, koło poletek rzepy. I sobie z nim porozmawiamy. Może przyjmie nas do takiej jakby pracy, w której będziemy robić jakieś questy poboczne, żeby zdobyć początkowe doświadczenie, jak i pieniądze. Piękne owieczki, nie? Chciałbym je tak pochlastać, ale wiecie, potem farmer będzie miał na mnie wąty. I potem będzie ciul, ciul, jeb, jeb. O, proszę. Mamy... Kto to jest? To jest sam Lobarcik. Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? Jestem za menelami. No kurde, czemu pytasz? Jestem za farmerami. Właśnie. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. A czemu? Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. O jest. To niedobrze. Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. O kurde. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy. Kawałek po kawałku rozkradając nasz dobytek. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozostanie. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. Aha. Możesz powiedz mi coś więcej o tym Onarze. Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Całkowicie zerwał kontakty z miastem. Podobno zatrudnił najemników, aby nie dopuszczali straży do jego posiadłości. Tych najemników? Trudno się zresztą temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Żaden strażnik miejski nie śmie postawić stopy na jego terenach. A właśnie, co do trzech gildii, postanowiłem, że dołączę do najemców od farmy Onara, więc takie będzie moje podjęcie decyzji ostateczne. Nie interesuje mnie magia, chociaż mógłbym się pobawić magią, ale do straży nie chcę, bo jest za łatwo. Dlatego będzie trudniej, nie idę na łatwiznę i tyle. Gadamy dalej z nim. I z kim są ci najemnicy? Kim są ci najemnicy zatrudnieni przez Onara? Nie wiem o nich zbyt wiele. Prawdopodobnie większość z nich to byli więźniowie z kolonii. Wszyscy wiemy, czego się po nich można spodziewać. A co z tobą? O. Po której jesteś stronie? Chłopów czy z kim króla? Jesteś? Mieszkam zbyt blisko miasta, żeby mieć jakikolwiek wybór. Ale cieszę się z tego, to byłaby bardzo trudna decyzja. Król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi najemnikami każdego, kto nie chce się do niego przyłączyć. Dlatego większość farmerów wciąż nie może się jeszcze zdecydować. Jednak wcześniej czy później będą musieli opowiedzieć się po którejś ze stron. Tyle. Super. Dawaj pracę. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje.
mogę ci zapłacić, albo jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Fajnie. Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak jeśli zgodzisz się dla mnie pracować, sprzedam ci je po niższej cenie. To dobrze. Na twoim miejscu wziąłbym ubranie. Trzeba zebrać rzepę z tego małego poletka przy stodole. O, dobrze, wykonam to. Dobrze. Więc pośpiesz się, zanim zmienię zdanie. No to dobra. Idziemy. Tutaj mamy pole rzepy i zrywamy po kolei wszystkie. Och, jaka mozolna robota. Normalnie zaraz się spocę z wrażenia. Wyrywaj to szybciej, panie, panie, panie. Ciul, ciul, piękne. Jedna po drugim pięknie zrywana. Nie no, super praca. Ciekawe, ile mi ten frajer zapłaci za to. Pewnie marnie. Przecież to jest najgorsza praca, jaką do cholery pan Bezio mógł wykonywać. Kurde, ty zabiłeś śniącego, a teraz zrywasz rzepę? Wstydziłbyś się, wstyd i hanibę przynosisz mi. Boże święty. Jak mogłeś tak? Jak mogłeś tak zrobić? Bohater, no cóż. W końcu bohater może się stać zerem. Dobra. Zerwana rzepka! Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Jest jakiś. Zanieś je mojej żonie i powiedz, a gdzie żeby ta twoja żona? Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota. Aha, to się nie albo opłaca. Sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wolę już zniżkę za ubranie. Dawaj. Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze. Obniżę cenę o 10 monet. No jest dobrze. Dobra. Gdzie ta żona może być? No raczej nie będzie tam pracować na farmie, chociaż kobiety na farmie też pracowały. Tu na pewno jej nie będzie, lecz mogę sprawdzić. Dobra. O, jakiś skórzany mieszek. Przyda się. No tam na pewno sobie nie siedzi koło młyna. Dlatego przejdziemy się tu do domu. Ale tu ładnie. O, i tu mamy żonę Lobanta. Ej, ty. Hilda się zwie. Masz tu rzepki. Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przechodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej patelni. Co, kobieto, zabrakło ci patelni? Kurde. Ale masz problemy. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałę, ja nie piję alkoholu, jakbyś kobieto wiedziała. Ja jestem tutaj bohaterem, pokonałem śniącego. Ja nigdy nie chlałem alkoholu. Ja pieprzę. Zachciało jej się, kurde. Gorzały. No dobra, mówiła, że gdzieś tędy, w drodze do miasta, siedzi sobie jakiś obywatel. Dlatego się skierujemy tą ścieżką, bo czuję, że tutaj jest. O, już nawet widać jego stragan taki. O, tam leży zwój, podniosę sobie go. I sobie porozmawiam z tym człowiekiem. Witam. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? Może. No. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Skąd takie? Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Aha. Co chcesz mi zaproponować? Miło. Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Skąd wiesz? Mogę ci pomóc dostać się do miasta. Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Glade. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba. O, a strażnicy fajnie. Nie będą cię niepokoić. Zainteresowany? Oj, coś musi być w tym podoba, jakiś haczyk. Koleś. Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz mi tylko winien przysługę. Jaką przysługę? Co proszę? A jak ty dostaniesz się do miasta? No strażnicy właśnie. Mnie znają. Myślisz powiem trochę? Im po prostu, że zgubiłem swój glejt. Ojdź.
panie Dobrze. Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Aha. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten glej. Jej. Tak po prostu? Już? To wszystko? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Mm-hmm. Umowa stoi? Stoi, panie. Dawaj ten papierek. Dawaj ten papier. Masz. Uważaj na niego. Jest bardzo cenny. Oho. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o złamaniu danego słowa. A niby jako kupiec mam spore wpływy w mieście. To się nie skończyłoby już. Się to dla ciebie za dobrze. Wierz mi. Dobra. Pokaż mi, co można sprzedać. Wybierz sobie. Handel. Zanim kupię tą patelnię, aż kupię w sumie, to jeszcze pohandluję z tobą. Ano, sprzedam to też. Wszystko, co mi jest niepotrzebne, sprzedaję. I mam z tego czysty hajs. Coś jeszcze mogę sprzedać? Takiego niepotrzebnego? Nie wiem, na co mi kilka pochodni. Mikstur raczej nie będę sporządzać, dlatego to wywalam. Sprzedam. Bryłki złota również. Dobra, mam trochę kasy. A ta stara kamienna tablica. Nie, może się przydać kiedyś do odczytania. Bo to jest też jako dodatek w tym wszystkim. Dobra, idziemy stąd. No to ja spadam. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Idziemy teraz oddać tą patelnię żonie Lobarta. Wykonamy jeszcze jedną pracę, dostaniemy ciuch i zakończymy odcinek numer 2. W trzecim odcinku już się postaramy dostać się do miasta i wykonać jakieś parę questów. Zobaczymy zresztą. Idziemy teraz do tej żonki Lobarta, której nie będę podrywał, bo nie mam zamiaru. Hej! Stoję sobie na stołku i gadam z nim. Jestem wyższy od ciebie. Masz się mnie słuchać. Masz tą patelkę. Oto twoja patelnia. Albo ci przyłożę ją w tyłek. Wypróbujmy ją. Jej! O! Możesz Czy mi żarełko dawać. Czy coś do jedzenia? Jutro możesz wrócić po więcej. I love you, bitch. Dzięki za gulasz. Jej! Kicam z radości. Do kogo ja jeszcze mogę iść? Widzę tutaj farmę. O, tam są farmerzy. Przeskoczę sobie. O, mogę z nimi porozmawiać. Ty. Bunt Onara pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Wolę trzymać się od tego z daleka. Dobra. Super, super wiadomość. Na straży nie można polegać. Sami musimy się bronić. A no wiesz, strażnicy są głupi. Miejsce oczywiście. Jak idzie praca? Jak zwykle. Dzień dobry. Roboty coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Ach. Jak źle pójdzie, to jutro napadną nas orkowie i spalą naszą farmę. Biedaku, biedaku. Królewscy paladyni zajęli niemal całe miasto. Ale jakoś wątpię, żeby chciało im się ruszyć tyłki i ochronić nas przed orkami. O kurde. Mogę ci jakoś pomoże. Pomóc? Szukam pracy. Pomogę, znasz się na pracy w polu? A na czym tu się znać? W takim razie już ci chyba podziękuję. Jeśli chcesz się zatrudnić u Lobarta, jako zwykły robotnik, to ostrzegam. Ludziom takim jak ty płaci naprawdę marnie. O Jezu. Obiecał, że sprzeda mi tanio czyste ubranie, jeśli pomogę na farmie. Nie mam dla ciebie pracy, ale możesz przynieść mnie i chłopakom coś do picia. A co chcecie? Przynieś no flaszkę wina, a powiem Lobartowi, żeś się świetnie spisał. O, wino ci mogę dać, bo ja i tak nie kleję alkoholu, proszę. Oto twoje wino. Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. A kogóż to obchodzi? Tak czy inaczej, dzięki. Nie ma sprawy. Postaram się, by Lobart usłyszał o tobie same dobre rzeczy. Dobrze, dzięki, bitch. A idę do miasta. Ruszam w stronę miasta. I? Pomoc? Czy możesz mi powiedzieć coś ciekawego na temat miasta? Nie, ale Malet zagląda tam od czasu do czasu. Może on coś wie, to znaczy coś, co by cię zainteresowało. Aha. Jakieś nowinki ciekawe? Jakieś ciekawe nowiny? Przysiągłbym, żem 2 dni temu widział orka na skraju lasu. Od tego czasu podczas snu staram się mieć choć jedno oko otwarte. O kurde. No to marnie. Dobra. Myślę, że już chyba wszystkie prace wykonałem, takie dość proste.
Idziemy teraz do samego Lobarta. Odsprzeda nam ciuch za nie wiem ile, byleby najtaniej. Dzień dobry, ty. Panie. Masz jeszcze dla mnie czy jakąś masz dla pracę? Mnie jeszcze jakąś robotę? Nie, ale zapytaj moją żonę albo chłopców pracujących w polu. Może oni znajdą dla ciebie jakieś zajęcie. Aha. Nie, to już potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłacisz. Mhm, dobra. No to ile chcesz? Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie. Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A to już o czymś świadczy. Nieczęsto zdarza mu się chwalić pracowników. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 30 sztuk jej, złota. Cena nie zmaleje. Dobra, bierzemy ten krzyżyk. Daj mi to ubranie. W moim domu stoi kufer, w którym zamknięte są czyste ubrania. Żeby tylko ci nie przyszło do głowy wziąć sobie coś jeszcze. No dobrze, nic ci nie wezmę, spokojnie. Nie bądź taki, kurczę, sztywniak. Nie ukradnę ci nic tam jeszcze, poza ciuszkiem. A może jednak. Co on tam ma takiego fajnego? Jabłole! Serek, złoto i strój. Dobra, wszystko biorę. Nie obchodzi mnie to, co on powiedział. Dobra! Zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. A ja z wami się już tu żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razicho!